Cześć wszystkim, witajcie. Ja nazywam się Marcin Rudawski, jestem 6-krotnym mistrzem świata w żeglarstwie, mentorem i trenerem mentalnym. Dzisiaj mam dla Was nie lada gratkę. Zapraszam Was na rozmowę ze srebrną medalistką Igrzysk Olimpijskich w Tokio w żeglarskiej klasie 470 Agnieszką Skrzypulec. Cześć, Agnieszka, Marcin. Agnieszka, nie dość, że właśnie wróciła z medalem z regat olimpijskich, to jeszcze może się pochwalić zdobytym kilka sezonów temu złotym medalem Mistrzostw Świata i brązowym medalem Mistrzostw Europy. Przeglądając jej cały sportowy życiorys, znajdziecie też wiele medali imprez międzynarodowych z czasów juniorskich w bardzo różnych klasach żeglarskich, o których pewnie jeszcze dzisiaj wspomnimy. O tych tytułach krajowych raczej już wspominać nie będziemy, bo by nam zwyczajnie nie starczyło czasu. Cześć Agnieszka, bardzo, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za to, że udało Ci się znaleźć trochę czasu na tę rozmowę. Nie, no oczywiście, przywitało nas takie odliczanie, jakbyśmy co najmniej witali nowy rok. Także zaczynajmy, no, porozmawiajmy o tym żeglarstwie. Super. Agnieszka, chciałbym zacząć naszą rozmowę trochę od końca tej Twojej żeglarskiej kariery, czyli od wydarzeń ostatnich miesięcy, czyli od samych Igrzysk Olimpijskich, a właściwie to od ostatnich dwóch dni regat olimpijskich. Jak Wam się udało poradzić z presją i być może wątpliwościami, które mogły się pojawić po tym, no cóż, nieudanym przedostatnim dniu regat, w którym zameldowałyście się na mecie 2x15. Dla tych, którzy nie śledzili wyników regat, dziewczyny tylko raz były poza pierwszą piątką. Wygrały, jeżeli dobrze pamiętam, 3 z 8 wyścigów do przedostatniego dnia. Co się stało i jak się z tym uporałyście? Wiesz co, no przede wszystkim my zawsze z Jolą się bardzo dobrze czułyśmy przy silniejszym wietrze, co zresztą udowodniłyśmy na tych całych igrzyskach. I akurat warunki pogodowe tak się złożyły, że najwięcej wiało pierwszego dnia i codziennie tego wiatru było coraz mniej. My na ten ostatni dzień w sumie nic nie zmienialiśmy w naszej strategii. Tak samo z trenerem staraliśmy się podjąć decyzję, która strona halsówki może być lepsza. I te strategie po prostu realizowaliśmy. Akurat no, tak się złożyło, że tego dnia no nie były one trafione, a słaby wiatr nie pozwolił nam na to, żeby wykorzystać naszą nadwyżkę prędkości, którą miałyśmy poprzez i dobre prowadzenie, i dobrze strymowany sprzęt, więc na pewno było nam przez to dużo trudniej później wrócić do gry i walczyć o lepsze pozycje w tych wyścigach. Kiedy wracałyśmy na brzeg na holu, no to na pewno czułyśmy się zawiedzione, bo gdzieś tam pewnie z tyłu głowy miałyśmy takie poczucie, że może tego dnia już uda nam się spełnić marzenia, bo gdzieś tam miałyśmy już przewagę punktową i można już było postawić kropkę nad i tak naprawdę może i nawet świętować medal na dzień przed wyścigiem medalowym. No tak się nie stało, nawet nie wiedziałyśmy, czy utrzymamy się na tej pozycji medalowej, wkraczając do tego wyścigu medalowego. Więc takich myśli negatywnych faktycznie było w nas sporo, tak świeżo po tych skończonych wyścigach. No i bardzo dużą pracę wykonaliśmy wieczorem tego samego dnia. Akurat myślę, że to nie jest tajemnicą, że od kilku lat pracowałyśmy z Darią Abramowicz i oprócz tego, że przygotowywała nas na różnych poziomach do tego, żeby sobie mentalnie poradzić ze stresem i na takiej dużej imprezie, no to też utrzymywałyśmy stały kontakt i tego dnia po tych słabszych wyścigach również się dzwoniliśmy, tym razem na troszeczkę dłużej. I tak naprawdę największy akcent postawiliśmy na to, żeby przypomnieć sobie, dlaczego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, dlaczego jesteśmy na pozycji medalowej. Każdy z nas wymienił kilka cech każdego członka zespołu, za które siebie cenimy. I to na nowo przypomniało nam, że ten jeden dzień to nie jest koniec świata. Okej, był to jakiś wypadek przy pracy, ale to nie znaczy, że nagle zapomniałyśmy, jak się żegluje, że ciągle mamy tu umiejętności. Ciągle mamy ten instynkt do czytania wiatru i żeby o tym przypadkiem nie zapomnieć,
I tak naprawdę nastroiło nas to dobrze na następny dzień. Z powrotem przypomniałyśmy sobie, że jesteśmy skuteczne, że jesteśmy mocne, że jesteśmy silne jako zespół. I w sumie już tego poranka, kiedy miał być rozegrany wyścig medalowy, to ja czułam, że jestem gotowa. Czułam, że to jest ten dzień, na który czekałam tyle lat walczyłam, tyle lat się uczyłam, analizowałam, żeby w końcu wykorzystać te wszystkie swoje umiejętności. Jola jeszcze rano na śniadaniu przeprowadziła rozmowę z naszym lekarzem, Witkiem Dudzińskim, który był przekonany, że to na pewno będzie nasz dzień. I tak można powiedzieć, jest prorokiem w różnych sprawach i on był po prostu pewien, więc tą pewnością też zaraził Jolę. I można powiedzieć, że miałyśmy naprawdę takie bardzo pozytywne nastawienie przystępując do wyścigu medalowego, że już nie było w nas strachu, co będzie, jeśli się nie uda, że może wszyscy będą mówili, że a kurczę, dziewczyny nie dały rady, głowa im zawiodła. Jakby wiadomo, że z takimi komentarzami każdy z nas czasami musi się mierzyć, ale jeżeli takie myśli przychodzą ci do głowy przed wyścigiem medalowym, to na pewno to nie poprawi twojej skuteczności. Dlatego ja się cieszę, że właśnie tego dnia tych myśli nie było. Było takie poczucie tego, że teraz jest nasz czas, teraz jest nasza szansa na to, żeby pokazać wszystkim nasze po prostu umiejętności. No super, to jest naprawdę niesamowite, co mówisz. Cieszę się bardzo, że o tym wspominasz, jak ważny był ten wieczór, ten czas po tym, no, bądź co bądź nieudanym przedostatnim dniu regat i ile trzeba było poświęcić czasu na to, żeby no, trochę dojść do siebie, tak? Ale że to jest jakby niezbędny element żeglarstwa, czy w ogóle uprawiania sportu na wysokim poziomie, że z takimi momentami trzeba umieć sobie poradzić i wy macie to szczęście, że możecie regularnie pracować z psychologiem sportowym i Daria wam pomogła w tym, żeby no, dojść do takiego stanu, gdzie następnego dnia zupełnie nie miało znaczenia to, co wydarzyło się dnia poprzedniego, a tak naprawdę pamiętałyście tylko te dobre momenty, czy z regat olimpijskich, czy z no właściwie całej waszej kariery, bo rozumiem, że do tego trochę się to też sprowadzało, tak? Dobrze myślę? Tak, tak. Jakby rozmawialiśmy, nawet to mówiłyśmy o dobrych cechach, nawet nie związanych z żeglarstwem. Nawet takich, które cenimy po prostu w drugiej osobie. Czy to jest, nie wiem, poczucie bezpieczeństwa, lojalność, wsparcie, czy właśnie na przykład czucie łódki, więc mówię, wszystkie takie pozytywne rzeczy, które tylko przychodziły nam do głowy, to mówiliśmy sobie swojemu partnerowi w oczy i to było dla nas bardzo ważne i takie, no mówię, gdzieś przełamujące ten słabszy dzień, że faktycznie pozwoliło na to, żeby te wszystkie negatywne myśli odłożyć na bok i jak najwięcej zapakować do plecaka tych pozytywnych myśli, żeby na nowo odbudować tą swoją pewność siebie. Super, to jest naprawdę świetna taktyka dla wszystkich, którzy nas słuchają i być może uprawiają sport, bez względu na to, na jakim poziomie zawsze będą takie gorsze momenty, gorsze dni i właśnie wtedy, tak jak Agnieszka mówi, trzeba sobie przypomnieć te najlepsze momenty nasze, nie wiem, najlepsze wyścigi, najlepsze dni, ale też te nasze silne strony, nasze najmocniejsze cechy. Aga, jeszcze o jedną rzecz cię chciałem spytać, bo podejrzewam, nigdy nie byłem w takiej sytuacji jak ty, ale że też zasypianie w przededniu tak ważnego dnia może nastręczyć pewnych trudności. Czy tak było w waszym przypadku, czy to nie miało znaczenia? Wiesz co, akurat z mojej strony, bo tylko mogę tutaj o sobie mówić, ja w sumie nie miałam problemu z zasypianiem na Igrzyskach Olimpijskich. Ale to też dlatego, że długo się do nich przygotowywałam. I zanim opowiem to, co się działo na Igrzyskach Olimpijskich, to muszę wrócić pamięcią do tego, jak faktycznie nie mogłam spać przy okazji Mistrzostw Świata w Grecji, które z Irminą wygrałyśmy ostatecznie. Ale tam po raz pierwszy doświadczyłam na własnej skórze, że całą noc poprzedzającą wyścig medalowy po prostu nie zmrużyłam oka, nie wiem, może przysnęłam na godzinę. Miałam w głowie tysiące myśli od takich, od wyobrażeń siebie stojącej na najwyższym stopniu podium, słuchającej Mazurka Dąbrowskiego,
pomyśli, że nie wiem, będziemy ostatnie w wyścigu, wywrócimy się, będziemy mieć falstart i zaprzepaścimy taką szansę na to, żeby ten tytuł zdobyć. I cały czas odganiałam i jedne myśli, i drugie, i skupiałam się na tym, żeby o tym nie myśleć, ale im więcej się skupiałam na tym, żeby o nich nie myśleć, tym więcej o nich myślałam. Więc to było takie błędne koło. I na bazie tych swoich doświadczeń wiedziałam, że kiedy przyjdzie do startu w Igrzyskach Olimpijskich, to muszę się na to przygotować, więc tak naprawdę zaczęłam dużo wcześniej wypracowywać sobie narzędzia i takie nawyki przygotowujące mnie do spania, do snu. Ojejku, żebyście usłyszeli dobrze, ja tego nie przygotowałem, Agnieszka nie znała pytań, ona sama o tym teraz mówi, jak ważna jest taka higiena i rutyny związane ze snem. Agnieszka, to opowiedz proszę, jak to wygląda u ciebie. Wiesz co, no to jest banalne, tutaj nie ma żadnych rzeczy odkrywczych, zawsze wiem, że zanim, załóżmy, mam zaplanowane, że chcę zasnąć o godzinie 22, więc półtorej godziny wcześniej, godzinę wcześniej kładę się do łóżka i albo robię dwie czynności, albo jedną, w zależności od tego, jak bardzo czuję się wewnętrznie niespokojna. I albo robię sobie 10-minutową medytację i czytam pół godziny książkę, albo wystarczy mi tylko czytanie książki i to mnie w taki sposób relaksuje, że później jakby powieki same mi się zamykają do snu. Jeżeli powtarzasz to dość wystarczająco długo, to po prostu już przyzwyczaiłaś siebie i swój organizm do tego, że po prostu jak tylko weźmiesz książkę do rąk, to już ciało jest gotowe do spania. A mogę cię jeszcze spytać... Jeszcze muszę powiedzieć, że bardzo ważne jest to, żeby mieć taką rutynę, że codziennie chodzisz o tej samej godzinie spać. To na pewno się nie sprawdzi, jeśli raz idziesz o 22, później o 24, tutaj się zagadasz z kimś. Nie, jakby jak masz takie zawody, to po prostu każda godzina musi być rozplanowana i ten organizm musi wiedzieć, że no, o godzinie 22 wyciszam się i zasypiam. Bo jeżeli im więcej wprowadzasz mu zmiennych, tym bardziej on jest jakiś pobudzony i czuje, że coś się dzieje, coś jest nie tak. Czemuś trzeba stawić czoła, więc tutaj na pewno bardzo dbałyśmy o to, żeby tych rutyn takich godzinowych przestrzegać. Rozumiem, że te rutyny też praktykujesz jakby w domu czy w okresie przygotowań, że to nie jest tak, że nie wiem, tydzień przed regatami teraz zaczynamy chodzić spać o 22, tylko że to wymaga dłuższego czasu powtarzania, żeby przyzwyczaić swój organizm. Tak, no dla mnie sen jest niesamowicie ważny. Nawet się śmieję, że jeżeli ustawiam budzik i wyświetla mi się, że nie wiem, zostało mniej niż 7 godzin snu do pobudki, to robię się nerwowa. Więc teraz w moim przypadku ja zawsze dbam o to, żeby te 9 godzin przespać. Więc mówię, tak samo działam w domu i tak samo działam na wyjazdach. Można powiedzieć, że zawsze mniej więcej w tych samych godzinach mówię, kładę się spać, nieważne czy to są wyjazdy, czy to jest praca w domu. Tym bardziej, że no, w domu również trenujemy, więc ten organizm potrzebuje regeneracji. To nie jest tak, że w domu jesteśmy na wakacjach. Oczywiście. Zmienia nam się troszeczkę środowisko treningu, ale tak samo musimy dbać o to, żeby po prostu dać organizmowi wszelkie tutaj możliwości do tego, żeby jak najlepiej się zregenerował przed kolejnym dniem i kolejnym wysiłkiem. Powiedz jeszcze, bo powiedziałaś, że czasem, jeżeli czujesz się troszeczkę bardziej niespokojna, korzystasz z praktyk medytacyjnych. Możesz powiedzieć dwa słowa, jaki to jest rodzaj medytacji? Wiesz co, korzystam z aplikacji Headspace i w sumie od pierwszego momentu, kiedy spróbowałam tej aplikacji, to bardzo mi przypasowała. Jakby sam nawet głos prowadzącego jest dla mnie uspokajający, więc można powiedzieć, że no zakochałam się w tej aplikacji, próbowałam też innych, ale nic nie działa na mnie tak dobrze i tak nie działa na moją wyobraźnię, jak słowa właśnie kierowane z tej aplikacji. Zaznaczając, nie jestem sponsorowana. Tak, jak nie będziemy się chce, tutaj... możemy wykupić razem pakiet, ale naprawdę polecam, bo zdaje się to i w sporcie, i gdzieś w codziennym życiu, kiedy faktycznie ciężko jest sobie poradzić z emocjami, czasami z negatywnymi myślami, które przepływają przez naszą głowę.
A myślę, że Jola też może być świadkiem i czasami mnie sama namawiała, Aga, weź, zrób to medytację, bo po niej jakaś taka spokojniejsza jesteś na łódce. A Aga, jeszcze jak już jesteśmy przy tym temacie snu, chciałem cię spytać, czy dbasz o takie rzeczy, które też no chociażby ja gdzieś tam podnoszę często w swojej komunikacji, jak nie wiem, zaciemnienie sypialni, jak wywietrzenie sypialni, nie wiem, może używasz jakichś specjalnych materaców, może jeszcze czegoś, co pozwala ci się lepiej zregenerować w trakcie snu? No to muszę się przyznać, że od kilku lat jeżdżę ze swoją poduszką. Mam taką poduszkę fajną, miękką, która się dostosowuje do szyi, bo mam takie doświadczenia, że w hotelach różnie można trafić, a to naprawdę poprawia jakość twojego snu, więc ona jest taka kompaktowa, że idealnie wpasowuje się w torbę, a przez to, że jest miękka, to można ją docisnąć i po prostu no, mieści się nieważne, ile zapakuje do torby, zawsze ta poduszka się jeszcze gdzieś tam zmieści. Więc na pewno jest to taka rzecz, którą ze sobą wożę, która poprawia mój komfort na wyjazdach. No i bardzo lubię, tak jak wspomniałeś, schłodzić pomieszczenie. Dużo lepiej mi się zasypia, kiedy w pokoju jest chłodnie. Ja w ogóle lubię się bardzo otulać kołdrą i dzięki temu po prostu, że jest chłodno w pomieszczeniu, to mówię, mogę się gdzieś tutaj wtulić i poczuć bezpieczniej w kołdrze. To też na pewno poprawia gdzieś tam moją jakość snu. Jeśli chodzi o zaciemnienie pomieszczenia, no to wiadomo, że każdy ma jakieś swoje preferencje. Z jednej strony łatwiej jest zasnąć, a z drugiej strony na przykład dla mnie ważniejsze jest to, żeby obudzić się przy naturalnym świetle. Więc rozumiem. Nawet nie mam takiego problemu z zasypianiem, co po prostu z pobudką. Bardzo jestem niezadowolona, kiedy muszę wstać, a po prostu jest ciemno w pokoju czy na zewnątrz. Więc zawsze dbam o to, żeby przynajmniej jakiś taki malutki lufcik zostawić w oknie, żeby po prostu obudzić się przy naturalnym naświetleniu. Super. Agnieszka, to są naprawdę perełki. Mam nadzieję, że robicie sobie notatki z tego, co mówi Agnieszka. To są naprawdę prawdziwe perełki i takie strategie i rozwiązania do zaimplementowania tak naprawdę od zaraz w waszej codzienności. Przejdźmy teraz do tego dnia z wyścigiem medalowym. Opowiedz proszę o tym wyścigu, o tym, co działo się może przed, ale też na trasie, co działo się w waszych głowach, tym wyścigu, który no, przejdzie do historii żeglarstwa i zapewne będzie pokazywany jeszcze bardzo długo przez trenerów jako dowód na to, że w żeglarstwie, w sporcie w ogóle, trzeba walczyć do końca, a wyścig kończy się dopiero po przekroczeniu linii mety. Tak, to w ogóle zabawne, że ja od wielu lat mówiłam, że wyścig kończy się na mecie i że zawsze trzeba walczyć do końca i że w taki po prostu piękny sposób namacalnie dałyśmy dowód, że to nie są puste słowa. Myślę, że nieczęsto można znaleźć wyścigi w żeglarstwie, gdzie faktycznie miejsca na podium są rozdawane na ostatniej prostej. Bo można powiedzieć, że zwykle gdzieś tam te już miejsca są poukładane i każdy po prostu dowozi to swoje miejsce do mety. A tutaj my jesteśmy dowodem na to, że bezwzględnie trzeba walczyć o każdą falę, o każdą zmianę, o każdy szkwał, żeby, bo mówię, wszystko się może w wyścigu wydarzyć, więc nie warto załamywać rąk i się poddawać. A wracając do tego, co się działo tego dnia przed wyścigiem medalowym, to w ogóle dla nas to była wyjątkowa sytuacja, bo ten wyścig był zaplanowany na dość późno, o ile się nie mylę, na 15:40. Wiadomo, że zwykle dzięki temu mogliśmy go wszyscy obejrzeć do śniadania. Tak, no ja myślę, że to był spory plus i bardzo prawdopodobne, że taki też był powód, dlaczego te wyścigi były rozgrywane później. No ale dla nas to była gdzieś sytuacja wyjątkowa, bo wiadomo, że my żeglarze jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ścigamy się, nie wiem, zaczynają wyścigi o godzinie 11, 13, a tutaj jest godzina 16. My z Jolą miałyśmy swoje codzienne rutyny, że najpóźniej około godziny 10 przyjeżdżałyśmy do portu. I tak też było tego dnia. No i tak chodziłyśmy po porcie, siedziałyśmy w kontenerze, żartowałyśmy z trenerami, żeby jakoś ten czas do startów zabić.
Ale szczerze mówiąc, czułam, że pomimo tych wszystkich tutaj takich rozpraszaczy, których starałyśmy się jak najwięcej łapać, no to czułam, że gdzieś we mnie narastał stres i taka nerwowość. I to, że jest tyle godzin wyczekiwania i myślisz, czy wytrzymasz na wysokiej koncentracji do tego czasu, nie mówię, wtedy już zaczyna ci głowa buzować, zaczynasz analizować wyścig, który się jeszcze na dobre nie zaczął. Nie wiesz nawet, w jakich warunkach wiatrowych będziesz pływać, a tutaj już głowa zaczyna buzować. No ja wtedy stwierdziłam, że sobie w jakiś sposób pomogę. I zrobiłam to, co zrobiłam pierwszego dnia Igrzysk Olimpijskich, gdzie również miałyśmy zaplanowane wyścigi na popołudnie. Czyli zrobiłam sobie trening siłowy. Bo stwierdziłam, że o tym jeśli... nie wiedziałem. Super. Tak, no muszę przyznać, że od momentu mojej kontuzji i tego powrotu do zdrowia to siłownia była dla mnie nieodłącznym elementem treningu. I tak naprawdę mój organizm bardzo dobrze się czuł po takim, właśnie po takiej aktywności. No i tego pierwszego dnia Igrzysk Olimpijskich, tak nie do końca wiedziałam, czy powinnam robić tę siłownię, czy nie, no bo tam widziałam, że wieje, że pewnie będą ciężkie wyścigi, a tutaj trening siłowy, to może będę za bardzo zmęczona, a później na wyścig nie będę mogła dać siebie wszystkiego. No ale wyniki pokazały, że był to strzał w dziesiątkę, że tak naprawdę taki lekki trening siłowy w żaden sposób nie obciąża tak mocno twojego organizmu. Agnieszka wygrała dwa pierwsze wyścigi, tylko dodam, bo twoja skromność nie pozwoliła ci powiedzieć o tym, że wygrałaś pierwszego dnia dwa wyścigi. Także Agnieszka zrobiła trening siłowy pierwszego dnia przed zejściem na wodę i wygrała dwa wyścigi tego dnia. Tak, no i nauczona tym doświadczeniem właśnie z pierwszego dnia startów stwierdziłam, że no, chyba trzeba to powtórzyć. Więc faktycznie zamknęłam się w kontenerze w naszym, który był powiedzmy taki socjalny. Mieliśmy tam trochę sprzętów i ciężarów. No i zaczęłam robić sobie trening. 45 minut, mówię, na jakichś tam takich lżejszych obciążeniach, ale bardziej po to, żeby po prostu krew zaczęła szybciej płynąć w organizmie, po to, żeby myśli uleciały, żeby skupić się bardziej na technice wykonywania ćwiczeń niż na żeglowaniu i na tej całej atmosferze, która tutaj była związana z naszym startem. No i znowu to był dla mnie strzał w dziesiątkę. No, czułam się po tym treningu lekka. Czułam z jednej strony, że mój organizm przez to, że dostał odrobinę adrenaliny, był tak idealnie pobudzony, że przestałam, nie byłam takim flakiem rozleniwionym. Nie byłam też za bardzo spięta, byłam po prostu gotowa do startu. A z drugiej strony dałam swojej głowie te 45 minut na odpoczynek. Na to, że mogłam się tylko skupić na konkretnej czynności. I to było tak naprawdę no, oczyszczające dla mnie. Kiedy twoje wszystkie rywalki nie miały tego, w tym samym czasie musiały zabijać czas, denerwować się, walczyć ze swoimi myślami, to świetna strategia. Ja przyznam szczerze, że nigdy nie przyszłoby mi do głowy, żeby zrobić trening siłowy przed startem, ale no widać, że dla ciebie to zadziałało rewelacyjnie. Bo rozumiem, że jakby miałyście jakąś tam taką codzienną rutynę, tak? Przyjeżdżamy do portu, robimy to, szykujemy łódkę, nie wiem, sprawdzamy prognozę pogody. No, wymyślam teraz, być może to jest troszeczkę lepiej zorganizowane. Macie do pomocy ludzi, którzy te rzeczy przynajmniej w części za was robią, a tutaj przyjeżdżacie i jest jeszcze kilka godzin do zabicia, zaczynasz się denerwować, robisz trening i nagle nerwy odchodzą i w porównaniu do swoich rywalek no jesteś tak jakby w zupełnie innym miejscu. Tak, i nawet to takie poczucie i świadomość tego, że ja dałam sobie te 45 minut odpoczynku, sprawiło, że czułam się pewniej, bo właśnie wiedziałam, że moje rywalki tego nie zrobiły i że one się stresują, a ja teraz, mówię, jestem bardziej świeża. Jeśli tutaj też chodzi o taki odpoczynek dla głowy, no to muszę wspomnieć o tym, że dla nas przez całe regaty myślę, że taką jednym, no, jakby tu ubrać słowa,
że najtrudniejsze dla nas był przejazd autokarem z hotelu do mariny. Wtedy jest tak, że jesteś zamknięty w puszce, siedzisz sam na siedzeniu, patrzysz się przez okno i wtedy przychodzi ci mnóstwo myśli. Jest tak, że nie ma nic, co mogłoby, na czym mógłbyś się skupić. Ja się zorientowałam, że to jest taki moment dla mnie, gdzie faktycznie gdzieś pojawia się taka nerwowość, pojawia się dużo myśli, czasami niekoniecznie takich, które bym chciała właśnie, czasami nawet lekko negatywnych, tak patrzysz na wodę, czy wieje, czy nie wieje, zaczynasz się zastanawiać, jak to będzie, czy to są moje warunki, czy to nie są moje warunki i tak dalej. No i kiedy zdiagnozowałam u siebie problem, że te przyjazdy sprawiają, że robię się nerwowa, no to tak samo wróciłam do tego, co znam, czyli stwierdziłam, okej, to może to jest dobry moment na medytację. Wtedy i już mówię, przed igrzyskami wkładałam sobie słuchawki do uszu, 10 minut medytacji, potem czułam się dużo spokojniejsza i też miałam tą świadomość, że prawdopodobnie moi rywale te 10 minut dłużej się stresowali ode mnie, a ja teraz wchodzę na nowo z taką jakby czystą kartą i też nie wiem, bardziej wychodziłam optymistycznie nastawiona z autokaru i po prostu gotowa na to, co dzień przyniesie. Więc tutaj było kilka takich czynników i narzędzi do relaksacji i do walki o to, żeby jak najwięcej dać takiego wolnego czasu swojej głowie. Żeby ona nie była cały czas skupiona na tym co się wydarzy w wyścigu, tylko żeby pozwolić jej właśnie odpocząć od tych myśli. Tak. Agnieszka, no, ja spodziewałem się, że w Twoich odpowiedziach będzie bardzo dużo wartości dla oglądających i słuchających, ale naprawdę przerosłaś moje oczekiwania o lata. Świetne, bardzo się cieszę. Słuchajcie, jeżeli jeszcze nie obserwujecie Agnieszki, nie wiem, na Instagramie czy na Facebooku, koniecznie musicie to zrobić. No, słyszycie sami, ile wartości Agnieszka daje regularnie, warto jej posłuchać i podglądać. Powiedz jeszcze, już w samym wyścigu medalowym, w którym momencie, o ile tak było, bo no to takie trochę moje założenia, przyszłyście z myślenia, okej, nie wiem, walczymy o brązowy medal, do myślenia, nadarza się szansa na to, żeby powalczyć o srebrny. No to ja doskonale pamiętam ten moment. Płynęłyśmy drugą halsówkę i tak naprawdę widziałyśmy, że dystans pomiędzy nami a Słowenkami był już na tyle duży, że na pewno Słowenki nas nie dogonią i na pewno nas nie przegonią. Widziałyśmy, że dystans pomiędzy nami a łódkami za nami też jest spory, że jakby nie zagraża nam to, żeby Szwajcarki, które prowadziły ten wyścig, zdobyły nad nami taką dużą przewagę punktową, żeby też ten brązowy medal nam wyrwać. No ale widziałam, że zaraz za nami są Francuzki. I przed Górną Boją wchodziłyśmy dość blisko z grupą trzech łódek, które były przed nami. I wtedy powiedziałam do Joli, mówię, Jola, nie odpuszczamy. Mówię, walczymy, kurczę, do końca, nie? O to srebro. Mówię, łódki są tak blisko, mówię, no nie odpuszczamy, nie ma w ogóle chwili zawahania. Więc taki poszedł ode mnie komunikat przed okrążeniem Górnej Boi, przed ostatnim kursem z wiatrem. No i co? No i z takim nastawieniem przystąpiłyśmy do tego kursu pełnego. Skupiałyśmy się na każdej fali, na tym, żeby każdą falę złapać i jak najlepiej ją wykorzystać. Ja wtedy nawet specjalnie nie patrzyłam, gdzie są łódki obok. Wiedziałam, że musimy tylko i wyłącznie skupić się na swojej prędkości, bo musimy dogonić tą grupkę, która jest przed nami. I w zasadzie nawet tak na początku tego pełnego nie było widać, żebyśmy nadrabiały prędkości do nich, ale w pewnym momencie złapałyśmy taki swój idealny rytm. Wiedziałam, że my z Jolą jesteśmy mocne na kursach z wiatrem. Nieraz po prostu miałyśmy tego dowody na treningach, na regatach. Więc wiedziałyśmy, że na pewno to jest nasza mocna strona, że jeśli się na tym skupimy, no to mamy szansę, żeby powalczyć jeszcze o jedno miejsce, żeby zwiększyć tą przewagę nad Francuzkami.
Więc mówię, skupiłyśmy się tylko i wyłącznie na sobie i gdzieś w połowie pełnego złapałyśmy tak niesamowity rytm i taką sekwencję fal, że ja widziałam, że dziobem celuję centralnie na boje. Nie muszę nadrabiać dystansu, tylko po prostu jedziemy po najkrótszej drodze. I wtedy w oczach widziałam, że zyskujemy kolejne metry. I nie wiem, gdzieś na 20 metrów, może nawet trochę więcej przed dolną boją, kiedy zaczęłyśmy krzyżować się z Brytyjkami i z Niemkami i zaczęłyśmy doganiać Izraelki, to w tym momencie mi już po plecach przeszedł dreszcz. Taki dreszcz, który znałam do tej pory po przekroczeniu linii mety, kiedy wyszedł jakiś wyścig, to taki dreszcz pierwszy raz przeszedł mi w trakcie wyścigu i wtedy poczułam, to jest ten moment, musi się udać. Więc chwilę później wykonałyśmy rufę i wiedziałam, że którąś z tych łódek dogonimy. Po prostu no, miałyśmy taką prędkość, dużo większą od innych, że ja już wtedy wiedziałam, że którąś musimy dogonić. To jest oczywiste się dla mnie stało. I tylko kątem oka zobaczyłam, że będą to Brytyjki, które były po zewnętrznej, no i które musiały nam ustępować. W tym momencie też... Mówię, zaowocowały nasze ostatnie intensywne treningi, na których skupiliśmy się na okrążaniu właśnie dolnej boi z półwiatru do półwiatru. Mówię, tutaj można popełnić kilka technicznych błędów. W tym momencie no, Jola stanęła na wysokości zadania, bo nawet nie poszła, aby przepiąć bomik Spinnakera, który później po okrążeniu boi byłby dla nas problemem, bo trzeba by go było z powrotem wpiąć po dobrej stronie. Więc Jola po prostu z zimną krwią zostawiła go po stronie zawiecznej. Także no mówię, po wykonaniu rufy my już byliśmy gotowe do tego, żeby bronić się na półwietrze. Wiedziałyśmy, że Brytyjki będą chciały nas zaatakować jeszcze na tym ostatnim półwietrze. Więc no po prostu wszystko zagrało. No, wszystkie te puzzle się poskładały. Mówię, nasza prędkość, takie wyrachowanie, zimna krew i cała technika okrążania tej dolnej boi. No mówię, zagrała i dlatego ja trzeba to... po prostu i na treningach dużo takich manewrów ćwiczyć, bo nigdy nie wiesz, kiedy ci się przydadzą. To prawda. No to było naprawdę niesamowicie móc to obejrzeć na żywo. Cieszę się też bardzo, że podkreślasz tą stronę jakby taką mentalną, że ta pewność siebie daje taką niesamowitą moc do tego, żeby no wręcz napędzić łódkę w pewnym momencie, prawda? To tak się aż przekłada jeden do jednego. Chciałem cię jeszcze spytać, bo jak mówiłaś o tym przejeździe autobusem i tym, co się dzieje w porcie, czy wy macie, czy inaczej, jak wygląda taka rutyna w dniu regatowym? Ile jest w niej, nie wiem, miejsca na spontaniczność? Czy być może koncentrujecie się na tym, żeby było właśnie jak najmniej zmiennych i jak najmniej podejmowania zbytecznych decyzji? No to cóż, no spontaniczności tu nie ma żadnej. Jest tak, że codziennie budzimy się o tej samej godzinie. O tej samej godzinie schodzimy na stołówkę, o tej samej godzinie myjemy zęby, o tej samej godzinie wychodzimy do autokaru. Jedyna spontaniczność, która przychodzi mi do głowy, to dobór stroju. To, co zakładamy przed wyjściem z pokoju. Więc tak jak wspomniałam, o podobnych godzinach wchodziłyśmy do autokaru. Jak przychodzimy do łódki, to zawsze wiemy, co musimy sprawdzić. W sumie myślę, że gdyby ktoś nas nagrał z boku, to mógłby się zorientować, że dokładnie wykonujemy te same czynności. Nawet jeśli chodzi o ściągnięcie pokrowca, to mamy gdzieś tam podział ról. Więc mówię, przygotowujemy łódkę zawsze w taki sam sposób. Sprawdzamy bloczki, szekle, czy są podokręcane. Przygotowujemy każdego dnia sprzęt. Dokładnie tak, tak samo. Dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo sprawdzamy nasze ustawienie przed zejściem na wodę, więc można powiedzieć, że te wszystkie czynności mamy tak poukładane, że nawet za bardzo o nich nie myślimy. Jest to dla nas naturalne, że to musimy zrobić. Zresztą podobnie taką rutynę wypracowujemy, jeśli chodzi o zabieranie trekkingu, o zabieranie koszulek lidera, bo bardzo łatwo o tym zapomnieć. Więc zawsze też przed regatami ustalamy, która z nas jest za to odpowiedzialna.
No i wtedy trzeba też to wpleść w taki swój rytm dnia. Czyli wiem, że kiedy przychodzę przebrana do łódki, no to pierwsze co, to idę po trekking. I dopiero później wracam, dopiero później stawiam żagle. Więc to zawsze musi być jakby wpisane w te wszystkie czynności, bo wtedy po prostu o tym nie zapomnisz. A wiem, że wielu zawodnikom się to zdarza. Więc im więcej rutyny wprowadzimy do naszego planu dnia, no tym większa szansa, że o niczym nie zapomnimy, no, że będziemy przygotowani. W 100% się z tobą zgadzam. Cieszę się, że to podkreślasz. Chyba ze wszystkimi zawodnikami, z którymi pracuję, to jest jedna z głównych rzeczy, żeby po prostu wypracować sobie jakieś indywidualne rutyny, żeby nie było miejsca na przypadek, albo przynajmniej było tego jak najmniej. Wiadomo, żeglarstwo jest dość skomplikowanym sportem, różne rzeczy się mogą wydarzyć, odroczone wyścigi, czekanie w porcie, ale taki klasyczny dzień powinien być poukładany, tak jak Agnieszka mówi, no niemal minuta po minucie. No, pro forma, tylko mogę się spytać, że na wodzie jest dokładnie tak samo. Schodzicie na wodę i każdy jeden element na wodzie jest też zaplanowany z góry. Tak, akurat te rutyny na wodzie zaczęłyśmy stosować, ja wiem, z 2-3 lata temu i to nie jest łatwe, bo to można, tak, mówię, to można sobie rozpisać fajnie na kartce, w pokoju, w domu, no ale kiedy wychodzisz na wodę, to zapominasz o tym, więc ja na przykład znalazłam sobie taki sposób, że wycięłam kawałek dakronu i na tym dakronie spisałam 8 punktów, ołówkiem, które musimy sprawdzić przed przystąpieniem do wyścigu. I przez to też łatwiej było złapać tą rutynę, bo mówię, na początku czasami zapomnisz, a tutaj jeszcze musiałem sprawdzić, nie wiem, przekoszenie linii startu, tutaj kurs kompasowy na pin, tutaj mówię, no jest kilka tych różnych czynników, które trzeba przygotować przed samym wyścigiem, że to może umknąć, a takie spisanie i przyklejenie sobie na łódce nic nie kosztuje, a pomaga na to, żeby usystematyzować, mówię, te wszystkie informacje, które gdzieś tam się pozbierało i nawet podjąć na ich podstawie później lepsze decyzje. Więc już teraz w tym ostatnim roku nie musiałyśmy korzystać z takiej listy, która byłaby na stałe przyczepiona do łódki, ale na początku, myślę, że przez cały jeden rok z takiej listy korzystałyśmy. Super. Dobrze. Cofnijmy się teraz troszeczkę w czasie, niespecjalnie znacząco, bo do roku 2020, pierwszych miesięcy tego roku, okresu, który na jakiś czas zatrzymał czas na ziemi, czyli początku pandemii COVID-u. Jak to wpłynęło na wasze przygotowania, no, które zakładam, szczególnie po tym, co powiedziałaś, były przygotowane, zaplanowane niemal dzień po dniu? No tak, no to były bardzo ciężkie doświadczenia dla każdego z zawodników. Nas pandemia dopadła, kiedy byłyśmy na Majorce i dosłownie w przeddzień pomiarów do Mistrzostw Świata po naszym treningu dostałyśmy informację, że Mistrzostwa Świata są odwołane, że nie wiem, kraje zamykają granice. I mówię, schodząc z wody, widziałyśmy, że wszyscy zaczynają się pakować. Miało być dla nas Mistrzostwa Świata, za chwilę regaty Princesa Sofia, więc łódek było mnóstwo na plaży. I nagle jakby jakiś po prostu kataklizm się wydarzył. Wszyscy zaczęli się pakować. Niektórzy pozostawiali łódki na plaży i po prostu jak najszybciej opuścili wyspę. I my zupełnie nie wiedzieliśmy, co robić. Bo z jednej strony no, w kraju ciężko jeszcze byłoby trenować w marcu. Byliśmy na Majorce, więc tutaj warunki do żeglowania jak najbardziej były sprzyjające, więc nasz pierwszy plan był taki, żeby na tej Majorce zostać, no, tak długo jak się da i tutaj trenować, nawet gdybyśmy mieli to robić po prostu same. No i co? I ten nasz plan wyglądał pięknie przez następne 2 dni, do momentu, aż nie przyszła policja na plażę. Kiedy schodziłyśmy z wody, panowie policjanci podeszli i powiedzieli, że korzystanie z plaży jest zabronione, że mamy zapakować łódkę i wracać do domu. No i w tym momencie, no mówię, no gdzieś staliśmy przed decyzją, co robić dalej. Nikt nie wiedział, jak długo taka sytuacja może się utrzymać.
czy to będzie tydzień, czy miesiąc, czy dwa miesiące, czy rok. Tutaj cały czas dostawaliśmy informacje o tym, że do kraju będzie coraz trudniej wrócić. Promy z Majorki przestawały kursować. No i cóż, niewiele myśląc, nie wiem, chyba po tygodniu spakowaliśmy sprzęt i wróciliśmy do kraju. Oczywiście staliśmy na korkach, w korkach na granicy, także wszystkie te takie, myślę, że już każdy z nas pomału zapomina, ile było z tym stresów związanych. No ale wróciliśmy do kraju. No i każdy stał teraz przed trudnym zadaniem, aby utrzymać swoją sprawność fizyczną w dobie pandemii. Ja akurat mieszkam w małym mieszkaniu, więc tutaj warunków idealnych nie miałam do treningów. No ale tak naprawdę no, wspomagał mnie kettle, kilka ciężarków i YouTube, bo okazało się, że na YouTubie można znaleźć bardzo wiele inspiracji, jak taki trening wykonać samemu w domu, nie mając zbyt wiele sprzętu. No i cóż, no, ale każdy z naszych rywali mierzył się z podobnymi problemami. Więc można powiedzieć, że wszyscy mówię, no, jechaliśmy na podobnym wózku i każdy tylko czekał, kiedy będzie można zejść na wodę. I w sumie wydaje mi się, że Polska była jednym z pierwszych krajów, które pozwoliły na taką aktywność na powietrzu, więc my z Jolą też się cieszyłyśmy, że jako pierwsze możemy wrócić do treningów. To był chyba maj. Więc z radością pojechałyśmy do Górek Zachodnich, zwodowałyśmy łódkę i czułyśmy, że to może być teraz nasza przewaga, że teraz każdy dzień, tak, każdy miesiąc na wodzie, mówię, no, jest dla nas na plus, bo nasi rywale siedzą w domu. No i w takim poczuciu przetrenowałyśmy miesiąc do momentu, aż ja nie spadłam z roweru i mówię, i wtedy wszystkie nasze plany i to, co miało być naszą przewagą, no, stało się dla nas problemem. I no to ja bardzo, miałam bardzo duże... To bardzo, no, bardzo ważny moment, myślę, że w tym czasie przed igrzyskami. Jeszcze wtedy nie wiedziałyście, że igrzyska będą odroczone, prawda? To jeszcze był czas, kiedy wydawało się, że one będą w 2020. Nie, akurat muszę ci przerwać. Nie, tak. Decyzja o odroczeniu igrzysk zapadła chyba w kwietniu, kiedy jeszcze wszyscy siedzieliśmy w domu. Więc tutaj wiedzieliśmy, że mamy na pewno ten rok więcej do trenowania. No ale mówię, no, chcieliśmy wykorzystać ten rok na maksa. Spisaliśmy rzeczy, które jeszcze chcielibyśmy przetrenować i poprawić do startu w Igrzyskach Olimpijskich i na nich się skupialiśmy w maju. Więc jak uległam wypadkowi, no to też wiedziałam, że tych igrzysk, że mam rok. Tylko czy rok to dużo? No, przy takim wypadku i takiej kontuzji, mówię, była to gdzieś dla nas walka z czasem. Jasne. Powiedziałaś wcześniej o takiej niesamowitej umiejętności, którą też wiem, że posiadasz, bo to są też, mam takie z rozmów z twoim trenerem, doświadczenia może nawet podobne z wcześniejszych twoich lat, początków takiej kariery. Natomiast ta umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków i okoliczności, prawda, że szybko potrafiłyście podjąć decyzję, co jest dla was najlepsze. Okej, nie możemy wystartować w Mistrzostwach Świata, zostańmy na Majorce, trenujmy ile się da. Zostało to w jakiś sposób zakończone. Dobra, wracamy do domu, próbujemy przygotowywać się fizycznie tak jak możemy, nie wychodząc z domu. Jest maj, możemy zejść na wodę, więc szybko zmieniamy plany i musimy znowu się dostosować do tego, co można, czego nie można. Zaczynamy trenować na wodzie. No i potem przydarza się kontuzja. Domyślam się, że no ja akurat jestem mocno doświadczony różnymi kontuzjami, więc wiem, jak to jest. Już sobie radzę z tym lepiej, ale i tak pierwsze dni po kontuzji są dla mnie, czy po nawrocie kontuzji, są dla mnie absolutnie dramatyczne. Jak to było w twoim przypadku? Jak sobie z tym poradziłaś? Wiesz co, no faktycznie świeżo po kontuzji. To były dla mnie bardzo trudne dni, bo
też wydaje mi się, że jest inaczej, kiedy pływasz na łódce jednoosobowej, a inaczej, kiedy jesteś członkiem załogi i wiesz, że no, twoja kontuzja jakby ma też efekt na tą drugą stronę. I ja się gdzieś czułam odpowiedzialna za swój zespół i mówię, mieliśmy plany, wiedzieliśmy, co chcemy tutaj zrobić na wodzie, a ja te wszystkie plany zniszczyłam swoim wypadkiem. Więc tutaj czułam się za to bardzo odpowiedzialna i było mi z tym bardzo ciężko, bo gdzieś tak naprawdę czułam, że możliwe, że zaprzepaściłam nie tylko swoje marzenia, ale też marzenia Joli, która w żaden sposób nie była winna, a przeze mnie, no mówię, również nie może pływać i możliwe, że, no, że wszystko się skończy właśnie tego dnia w czerwcu, się skończyło. No i wtedy, no mówię, znowu wchodzi duża bardzo rola pomocy psychologicznej w takim momencie, po to, żeby spróbować tą złą sytuację, w której się znalazłeś, przekuć w coś dobrego i zobaczyć te dobre rzeczy, które się dzieją wokół ciebie. I wtedy tak naprawdę zobaczyłam, jak duże wsparcie mam od Joli, jak dużo zaufania od niej dostałam. Mówię, Aga, spokojnie, nie spiesz się, poczekamy na ciebie, na pewno będziesz gotowa. Ja sobie myślałam, dobra, no tak mówisz, ale no przecież wiadomo, że miałyśmy jechać na zgrupowanie. Mówię, nie wiem, ile mi czasu zajmie ta rehabilitacja, nie jestem w stanie ręki podnieść, a ciężko mi jest obiecać, kiedy będę gotowa. No ale gdzieś sobie te rzeczy spisywałam, te takie dobre, które się działy dookoła. I przede wszystkim zaczęłam się skupiać na tym, co mogę zrobić. Jakby super, często tak też powtarzamy w zespole, że musimy grać tymi kartami, które mamy na ręce. Ten wypadek już się przydarzył, już tego nie cofniemy. Więc jak teraz, wyciągnąć co mogę z tego najwięcej dobrego dla siebie. Tak, i co mogę zrobić, żeby ten proces rehabilitacji przebiegał poprawnie, czyli ten pierwszy etap zaraz po operacji to skupienie się na odpowiedniej diecie zalecanej przez lekarzy, czyli skupienie się na jedzeniu wielu warzyw, owoców, piciu wody, prowadzenie takiego zdrowego trybu życia, sen, po to, żeby ta ręka jak najszybciej mogła się gdzieś tam zregenerować. Później realizacja wszystkich przepisanych ćwiczeń rehabilitacyjnych. Miałam gdzieś przypomnienie w zegarku, że o każdej godzinie wykonywałam tą swoją serię ćwiczeń i wiedziałam, że po prostu nie mogę odpuścić żadnego z nich, bo mówię, tutaj na szali leżą nie tylko moje marzenia, ale też marzenia Joli. I myślę, że to też było dla mnie taką bardzo dużą motywacją, żeby ten proces wychodzenia z kontuzji przejść jak najlepiej, żeby udowodnić nie tylko sobie, ale też powie dać tą nadzieję Joli, że będziemy gotowe na Igrzyska Olimpijskie. Więc przez te następne miesiące naprawdę skupiałam się przede wszystkim na treningu, żeby go wykonywać, na tym, żeby zdrowo prowadzić swój tryb życia, żeby pomóc się organizmowi jak najszybciej zregenerować. No i w tym wszystkim razem z Darią wymyśliłyśmy, że skoro mam tyle czasu w domu, to może warto też zamknąć temat związany z moimi studiami, które przez długi czas gdzieś tutaj zawsze wisiały i jakieś terminy mnie nagliły i powodowały, że ja się stresowałam, kiedy moje przeciwniczki po prostu jechały na zawody i były skupione tylko i wyłącznie na żeglowaniu. Ja gdzieś z tyłu głowy cały czas miałam, że dobra, jak wrócę, to muszę ten egzamin jeszcze tutaj zdać, tutaj pracę magisterską muszę napisać do tego terminu oddać jakiś rozdział. Więc to były takie niepotrzebne stresy przed startami. Wiadomo, że ten etap studiów, można powiedzieć, że trzeba i warto przez niego przejść. No ale w tym momencie dla mnie to była też szansa, żeby go zakończyć. I stwierdziłam, że dobra, no w sumie no okej, będzie mi ciężko tutaj, żeby się skupić, ale no w sumie czemu nie? Zamknę etap studiów i już nie będę miała takiego bagażu na plecach. Będę mogła z czystą głową przystąpić do rywalizacji już po kontuzji. Więc można powiedzieć, że faktycznie taką złą rzecz, która była z jednej strony, którą była moja kontuzja,
też przykuliśmy w coś dobrego, jak zakończenie studiów, uzyskanie dyplomu i mówię, i taką nową energię i nowy rozdział już po powrocie do zdrowia. Ach, to jest doskonałe to, co mówisz. Naprawdę super i gratuluję, że udało ci się to przed igrzyskami jeszcze zakończyć. Powiem ci, że ta historia z kontuzją przypomina mi historię z lasera 4.7. Nie wiem, czy pamiętasz. Jak ścigałaś się na laserze 4.7, też musiałaś się poddać operacji kolan i niejako z marszu chwilę potem zdobyłaś drugie miejsce na Mistrzostwach Świata. Tutaj też miałaś kontuzję i za chwilę zdobyłaś srebrny medal Igrzysk Olimpijskich. Jak widać, historia lubi się powtarzać, ale zatrzymajmy się tutaj na jeszcze chwilę, bo takich sytuacji w twojej karierze, gdzie wykazałaś się właśnie tą umiejętnością dostosowywania się do nowych okoliczności, było więcej. A jedną konkretną chciałem cię spytać. Zaczynałaś swoją żeglarską przygodę na Optymiście. Niewątpliwie byłaś bardzo utalentowaną zawodniczką, świadczy o tym chociażby czwarte miejsce na Mistrzostwach Europy. Po Optymiście przesiadłaś się na lasera 4.7. Szybko nauczyłaś się nowej klasy, wygrałaś Olimpiadę Młodzieży, takie Mistrzostwa Polski w tej kategorii wiekowej. Potem była ta historia z operacją i srebrem Mistrzostw Świata. Następnie przesiadasz się na olimpijskiego lasera radiala. W swojej kategorii wiekowej jesteś bezkonkurencyjna na przynajmniej tym krajowym podwórku, jednak to nie jest łódka, na której zostajesz. Także jak szybko zdałaś sobie sprawę, że to nie jest klasa dla siebie i jak szybko za tą decyzją poszły jakieś konkretne działania? Wiesz co, no akurat muszę się przyznać, że w moim przypadku chyba miałam trochę szczęścia, bo tak naprawdę w momencie, kiedy kończyłam swoją przygodę z Optymistem, no można było powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, że większa już nie będę, a w klubie, który reprezentuję, były tylko lasery, więc no dla mnie nie było innej ścieżki niż tylko wybór lasera do kontynuowania swojej kariery. I o ile ten laser 4.7 jeszcze odpowiadał moim warunkom fizycznym i mogłam na nim walczyć o te najwyższe miejsca na Mistrzostwach Świata i Europy, no to już jego kontynuacja w postaci lasera radiala no gdzieś była taką barierą nie do przejścia. No, wszyscy mi powtarzali, że jestem za mała. Ja zresztą wiedziałam, że jestem za mała. Dla mnie rywalizacja kończyła się przy 10 węzłach. No, chyba te 10 węzłów to była taka górna granica, gdzie mogłam walczyć z najlepszymi dziewczynami w kraju. Ale trochę nie miałam za bardzo innego wyboru. Więc z jednej strony wiedziałam, że musiałabym przytyć 15 kg, co było dla mnie po prostu nie do zrobienia w żaden sposób. A z drugiej strony gdzieś chciałam dalej żeglować, więc można powiedzieć, że bujałam się na tym laserze i czekałam na słabsze wiatry. Do tego stopnia, że każdego poranka pierwsze co robiłam, to patrzyłam za okno i patrzyłam, czy się liście ruszają na drzewie. To była taka moja rutyna. Tak samo idąc czy jadąc do portu, cały czas obserwowałam drzewa, czy za bardzo nie wieje. Więc no szaleństwo, jakby wiadomo, że w taki sposób nie można myśleć o sukcesach. Można być specjalistą w jednych warunkach, no ale rzadko kiedy zdarzają się takie regaty, gdzie faktycznie albo tylko mocno wieje, albo tylko słabo wieje. No i gdzie tutaj jest moje szczęście? No moje szczęście polegało na tym, że końcówka mojego wieku juniorskiego zbiegła się w czasie z rezygnacją Kasi Tylińskiej z pływania na 470. Ona wtedy tworzyła załogę z Jolą Ogar. I to był chyba rok 2008, kiedy nie udało im się zakwalifikować do igrzysk w Pekinie. I potem Kasia Tylińska stwierdziła, że kończy karierę na 70. Jola została bez załogantki. No a ja kończyłam wiek juniorski, a wszyscy wiedzieli, że mam talent, ale nie mam warunków do pływania na laserze.
No i gdzieś powstał pomysł, żeby nas ze sobą zostawić razem na łódce. Jakby różnica wieku między nami była, zresztą nadal jest duża. Dzieli nas 7 lat, ale wtedy ja miałam lat 19, Jola 26 i wydawało się, że to jest przepaść. Tak czy inaczej, no, gdzieś tam podjęłyśmy rękawice i stwierdziłam, że okej, dobra, to ja w to wchodzę i pamiętam, że od tych pierwszych dni czułam już właśnie takie duże poczucie odpowiedzialności, że teraz nie żegluję tylko na swoje konto, ale żegluję też dla swojego załoganta, więc tak naprawdę nawet przez to, że żeglowałam z Jolą, to miałam dużo większą motywację do tego, żeby nie odpuszczać żadnego treningu, bo mówię, no nie gram tylko sama dla siebie, no jakby nie chciałabym, żeby Jola się poświęcała, a gdzieś tam przez moje lenistwo mówię, gdzieś miała gorsze wyniki przez to, więc na pewno to pływanie na klasie dwuosobowej też dało mi takiego większego kopa, nawet właśnie przez takie poczucie odpowiedzialności za tą drugą osobę. Super. Agnieszka, bardzo Ci dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Pewnie jeszcze długo moglibyśmy poruszać tematy związane z przygotowaniem mentalnym, rutynami, czy tą presją w sporcie wyczynowym. Nie chcę nadwyrężać jednak Twojej życzliwości. Jeżeli ktoś jeszcze po wysłuchaniu tej rozmowy nie zaczął obserwować profili Agnieszki w mediach społecznościowych, to bardzo proszę to natychmiast zrobić. Naprawdę wiele, wiele można się od Agnieszki nauczyć.